You better turn up. Hejka, dzień dobry, witam was w nowym vlogu. Pomyślałam, że pogadam sobie z wami dlatego, że wczoraj zapytałam się was na Instagramie, kogo tak naprawdę oglądacie z YouTube'a Beauty. I co ciekawe się okazało, ja w ogóle jakby to do mnie dochodziło w mózgu, ale chyba jednak nie chciała ta informacja zostać przetworzona, że tak naprawdę coraz mniej ogląda się filmów takich stricte beauty i dlatego, że była pandemia i ludzie nie wychodzili z domu, więc ludzie się nie malowali. I dlatego, że... Aha, miałam przytrzymać, to dobra. I dlatego, że po prostu zawsze jest tak, że raz bardziej jest to popularne, raz bardziej jest co innego popularne i po prostu no, czas takiego mocnego beauty wydaje mi się, że już przeszedł, ale jakoś nigdy to do mnie chyba tak bardzo nie dochodziło. No i też oczywiście dało mi to do myślenia. Od razu mówię, że nie planuję rezygnować z tego, co robię, bo za bardzo to lubię. Ale czasami mam po prostu takie, wiecie, rozkminy, to zawsze, po prostu staram się zawsze robić tak, żeby było jak najfajniej i jak najciekawiej, więc zobaczymy, ale właśnie, wiecie co, ja to niby wiedziałam i wy mi to niby mówiliście już tyle razy, ale na pewno chciałabym bardzo mocno skupić się na tym, żeby w filmach nie pokazywać wam cały czas tego samego i też wydaje mi się, że właśnie to, że zmniejszyłam te filmy, może właśnie okazać się fajnym pomysłem, dlatego że po prostu będę nagrywała tych filmów mniej, więc one też powinny być, mam nadzieję, że tak będzie, powinny być fajniejsze, ciekawsze i tak dalej i też no nie będą się cały czas te same kosmetyki powtarzać. Z jednej strony jest to plus, bo jak coś nowego szukacie, no to będziecie mieć pewność, że nie będę pokazywać cały czas tego samego. Z drugiej strony zaraz mogą się pojawić komentarze, że czemu nie używasz cały czas tego samego, tylko cały czas pokazujesz coś nowego i tak dalej. Wiem, że się nigdy nikomu nie da dogodzić, ale po prostu jestem troszeczkę podekscytowana też tym, że zmniejszyłam tą liczbę filmów i że będę mogła bardziej poszaleć. Teraz to w ogóle, ja czasami naprawdę czuję się jak już taki typowy boomer i sobie myślę, kurczę, albo jak na przykład oglądam te różne TikToki i tak myślę, no nie ma opcji, żebym ja coś takiego zrobiła. No ale po prostu pomyślałam, że włączę kamerę, jak i tak robię sobie teraz włosy i powiem wam o moich przemyśleniach i rozkminach, które właśnie miałam wczoraj wieczorem, no i oczywiście dzisiaj rano. Więc to chyba tyle. Witam was w nowym vlogu. Mam nadzieję, że będzie wam się podobał i widzimy się potem. Siemka, wypisuję właśnie kartki dla was. Już w sumie nie będę wam pokazywać nazwisk, ale w poniedziałek idzie praktycznie, że wszystko po tym, jak wam powiedziałam w ostatnim vlogu, że jeszcze nie każdy się odezwał, to się odezwały dwie dziewczyny. Ale sprawdźcie jeszcze raz, bo brakuje mi 5 osób. Jak nie dostanę w najbliższym czasie info, to będę musiała wybrać jeszcze raz, no bo 5 paczek nie chodzi piechotą. Ale chciałam powiedzieć, bo na przykład mamy tutaj, teraz wypisuję kartkę dla Ani. I jak się zastanawiacie, jak dostaniecie paczki i zobaczycie, że na przykład napisałam droga Katarzyno, a nie Kasiu, to nie dlatego, że daję jakąś, jak to się mówi? Że dystans. O właśnie, że nie, że robię dystans, tylko po prostu ja też zawsze sprawdzam w mailach, jak wy się do siebie odnosicie. Więc jak na przykład piszecie pozdrawiam Anna, to ja do was napiszę Anna, bo czasami też jest tak z imionami, że na przykład nie lubicie takich zdrobni jak na przykład Ania, czy jak jest Katarzyna i Kasia, więc jak na przykład podpisujecie się pozdrawiam Ania, to ja napiszę droga Aniu, ale jak napiszecie pozdrawiam Anno, to napiszę droga Anno, więc tutaj żeby nie było, że jakiś dystans chcę robić czy coś takiego, tylko po prostu piszę tak według waszych, mam nadzieję, że preferencji, więc no, bo tak szczerze mówiąc jest mi trochę dziwnie pisać droga Katarzyno, no ale jeżeli tak wolicie, no to oczywiście ja to szanuję i tak będę pisać, więc chyba już w ogóle moja głowa umiera dzisiaj, ale jutro chcę, żeby wszystkie paczki poszły. Tutaj bardzo duże brawa i
kłony dla Alana, który mi te paczki wysyła, więc ja wszystko... Nie, ty, to ty jeździsz busem i wysyłasz paczki. Busem, tak. Ja jeszcze do zboża. Ale no właśnie, Alan bardzo mi pomaga przy tym. Wracam do pakowania, jeszcze dzisiaj czeka mnie dużo pracy, jak będzie ciemno, bo będę coś nagrywać, ale na razie priorytet. Słuchajcie, jest godzina 22:11. Ja skończyłam nagrywać takiego TikToka, Reelsa, powiedzmy modowego dla Duck z plecakami i zauważyłam, że na TikToku mówi się toxic trait, że my toxic trait says coś tam, coś tam. I o co chodzi? Chodzi o to, że w Dagu jest osoba, która tworzy takie filmiki i ja zostałam poproszona tylko o nagranie tego materiału i że oni to wszystko zmontują. No i właśnie, ja stwierdziłam, ja nie dam rady? Przecież to jest takie proste, więc zmontowałam go sama. Nie było to takie proste, jak myślałam, dlatego że z jednej strony nagrywałam to w nocy, żeby się światło nie zmieniało, ale nie pomyślałam, że skoro jestem w nocy, nie jestem w studiu i mam lampy, to będzie cień. Więc normalnie, wiecie co, ja wam tutaj wrzucę, ja muszę się pochwalić swoimi skillami. Tutaj jest filmik, który wyglądałby, gdybym tylko po prostu pocięła i to wrzuciła. No i jak widzicie, po środku jest ten cień. No i tak sobie stwierdziłam, o nie, nie ma takiej opcji, bo jak to tak ma zostać, to ja tego po prostu nie wrzucam. Bo też wydaje mi się, że jeżeli robić tam jakieś przejścia, to po to, żeby to wyglądało fajnie, a nie żeby było widać, że to jest przycięty ekran. Więc użyłam swojego braku skilli i dowiedziałam się, jak to zrobić, żeby to zrobić. I stworzyłam z tego coś takiego. I wydaje mi się, że jak się nie będziecie jakoś super mocno przypatrywać, tylko po prostu oglądacie ten filmik, to to wygląda super. Więc jestem z siebie dumna, że to zrobiłam. I tyle. Więc chciałam się pochwalić swoimi skillami, ale powiem wam, że w ogóle jak ogólnie dużo na przykład właśnie twórców, widać jak ja jestem podekscytowana na tym, dużo twórców zatrudnia osoby do montażu, tak właśnie ja na przykład bardzo nie chcę robić tego, dlatego że ja to uwielbiam. I jak właśnie ktoś daje mi takie zadanie, że zrób, no nie dostałam takiego zadania, zrób taki filmik, dostałam zadanie, nagraj to, ale stwierdziłam, że sama to chcę spróbować. I jak ktoś mi coś takiego właśnie daje do zrobienia, no to ja jestem, słuchajcie, tak podekscytowana i siedzę nad tym, co prawda jakoś mega długo mi to nie zajęło. No czekajcie, całość od nagrywania, czekajcie, bo ja to chyba będę miała tutaj, od nagrywania powiedzmy, no 2 godziny, czyli nagrywanie i montowanie tego, co trwa, może trochę mniej, bo jeszcze nie od razu zaczęłam nagrywać, jak to wysłałam, 7 sekund. Jestem zadowolona, spoko, w sumie fajnie to wygląda. Ale pokażę wam, ile mam nałożone. Tak to wygląda. Tutaj jak widzicie, musiałam więcej tych masek użyć, bo oczywiście, że musiałam się ruszać, no bo przecież ja stać w miejscu nie mogę. No i tak to wygląda, więc spoczko. Ale teraz jeszcze jedną rzecz poprawiam, bo zrobiłam sobie tą maskę i stwierdziłam, że kurczę, czemu ja tej maski nie zaczęłam tutaj od tej poduszki, żeby tego nie było widać. Bo zobaczcie, że jak... o, teraz zobaczcie. Widzicie? Tutaj widać takie delikatne, jaśniejsze, no bo tutaj nie było cienia. Więc teraz ja to sobie tutaj poprawię, żeby tego nie było widać. I akurat tam, gdzie się poduszka kończy, tam będzie się zaczynała maska. O! No i gitesik. Słuchajcie, robimy unboxing fajnej rzeczy. Dlatego, że zamówiłam tableta. Wiecie co, ja no, nie mogę zapamiętać, który to jest iPod, a który to jest iPad. To jest iPad. iPada. iPada z no Apple'a. Dlatego, że ostatecznie nie zamówiłam żadnego kalendarza i stwierdziłam, że chciałabym mieć, oczywiście nie tylko i wyłącznie do planowania tego tableta, ale do wszystkich takich różnych innych rzeczy okołopracowych. I oczywiście ja tylko powiedziałam słowo, no i już Alan się odpalił. Jak tylko można kupić jakiś nowy sprzęt, no to Alan jest pierwszy do tego, no bo lubi takie sprawy. I właśnie nie kupiłam żadnego kalendarza, więc fajnie mi się to sprawdzi. I powiedziałam, że jedyny mój warunek to to, że ja chcę mieć długopisik. Bo
takie planowanie na kompie kompletnie do mnie nie przemawia, dlatego że ja muszę pisać. Więc stwierdziłam, że jak będę miała rysik i będę mogła pisać po tablecie, no to będzie super, nie będę musiała kupować też 50 zeszytów, każdy od wszystkiego, bo mam zeszyt do treningów, mam zeszyt do planowania, mam zeszyt do, jako taki kalendarzowy, że co muszę, te to-do listy, mam jeszcze zeszyt do rozpisywania sobie wszystkich produktów, które będę pokazywać w filmach i tak dalej, no i też w tym roku dużo się zmieni, więc też będę potrzebowała takiego sprzętu. No i słuchajcie, w ogóle ja nie miałam o tym zielonego pojęcia. Jak chcesz, to możesz tu jakoś więcej dopowiedzieć, ale ty musisz przyjść bliżej. Bo, no ale nie musisz się pokazywać. Chodzi o to, że ogólnie w Stanach to tam mają wszystko. Ale w Polsce jest coś takiego jak iPad z odzysku, ale że oni, no dobra, odnawiany. Jak się to nazwałam? Odnawiany. Czyli, że oni dostają jakiegoś iPada starszego, powiedzmy, ale zmieniają wszystko w środku, więc niby jest jak nowy, ale nie jest jak nowy i jest tańszy, więc zamówiłam, Alan zamówił, i po prostu, wiecie, Alan budzi mnie rano i mówi, jest ten iPad, który byśmy chcieli, czy zamawiać? No i ja oczywiście wtedy panika, no nie wiem, czy zamawiać, czy nie zamawiać. iPad Pro, więc ja zamówiłam iPada Pro. To musi być generacja, od razu powiem. Co to znaczy? To nie jest najnowszy, bo one się różnią głównie procesorem. A czytałem, że na iPadach nawet te starsze są wystarczająco mocne, więc nie było sensu, a był 1000. W sumie on kosztował 2800, a nowy iPad Pro kosztuje taki 3800. No, czyli 1000 złotych mniej, więc tak wygląda opakowanko od firmy. Serio? Mogę już złożyć reklamację? Tak już nakleili, a tu nawet nie było tego. No i właśnie w drugim tutaj opakowaniu mam ten rysik. Jeżeli chodzi o case'a, to też już zamówiłam, ale na Allegro czy na Amazonie w końcu wzięliśmy? Nigdzie. Bo czekaliśmy na Amazonie, że tam na razie nie ma. Ty chyba sobie żartujesz! Więc pytanie, czy na Amazonie już możesz, bo tam sprawdzają, czy możesz fakturę. No tak, bo ja to wszystko na fakturę wzięłam. Faktycznie. O, i tak wygląda. No rysik, nie? Ale otwórzmy tego iPada. No chciałam powiedzieć iPoda. Nie będzie to, jeżeli ktoś liczy na jakiś profesjonalny unboxing, to przepraszam, ale się na tym nie znam. Czemu on jest taki ciemny? Aha, bo to jest ekran. Zerknąć się nie ma, odzysku, nie? Aparat jest cały. Ale to czekaj, to co jest odzysku tak naprawdę? Co jest odzysku tak naprawdę? To jest tak, że niekoniecznie był używany, tylko ktoś oddał. I oni wymieniają cały tył, ale to baterię, po co wymieniają, skoro ktoś po prostu to od razu oddał? Nie wiem, no tak na przykład, nie wiem dokładnie, nie? Teoretycznie obudowy wymieniają, ekran, baterię, a reszta zostaje. Wygląda jak nowy i to w ogóle fajne jest, że właśnie no płacicie mniej, więc super. A ja wiem, że tablet musi być taki drogi, bo jest taki duży ekran, ale dla mnie to zawsze te ceny tabletów były takie... No telefon jest dwa razy droższy. Co mówisz? Twój telefon jest dwa razy no droższy. No dobra, ale telefon używasz go codziennie. No tableta ale... też będę używać codziennie, ale jednak zawsze mi było szkoda pieniędzy na tablet. Nie wiem, jak to się włącza. Naciskam, a to się nie włącza, a pewnie tu z góry. No ale wiesz co, tu jest tyle tych przycisków. Wszystkie. O, włącza się. I no i właśnie, kurczę, wiecie co, w Stanach to tam jest wszystko, bo są telefony, są laptopy, komputery, a w Polsce są tylko tablety, ale to jest normalnie na stronie Apple, czy to tak, jest jakaś profesjonalna strona, tak. Ale dam wam linka, jak chcecie, to po prostu jest tak, że nie było od razu, my chyba czekaliśmy, aż ten się pojawi, tak, tak z 3 tygodnie, po prostu Alan codziennie sprawdzał, ja się w ogóle bardzo cieszę, że Alan jest programistą i się interesuje takimi sprawami, czemu to po chińsku? Wszystkie języki lecą. Aha. Ten jest ładny. Ja się bardzo cieszę, że Alan jest programistą i się interesuje takimi sprawami, no bo ja tylko rzucam temat i Alan wszystko ogarnia. Nie narzekam, a jak mogę wam dać jakiś... Mam dać skonfiguruj ręcznie? Jak mogę wam dać jakiś tip od Alana właśnie odnośnie tych tańszych tabletów, no to kurczę. I tu mamy jeszcze oczywiście ładowarkę.
I spoko, ja się cieszę, bo będę mogła sobie teraz zacząć wszystko planować, no i to jest naprawdę duże ułatwienie, jak właśnie będę mogła wszystko mieć w jednym miejscu i tylko muszę sobie właśnie znaleźć tą taką apkę do notowania, bo też Alan już mi powiedział, że są dwie takie najpopularniejsze, które po prostu się kupuje i będę używać tego właśnie, czy to się otworzy? No, chociaż jedno. Będę mogła sobie właśnie tak notować. Niby pokazywało, że będziemy go mieli dopiero 25 stycznia, a mamy dzisiaj 19 i już jest, więc też miła niespodzianeczka, że przyszło wszystko fajnie. Ale żeś napalcował go już, no. Nie wstydź ci? Koniec unboxingu. Wczoraj w ogóle jeszcze zajechaliśmy na chwilę do Oli i Patryka i dostałam od nich prezent urodzinowy. To prawda, no od tego czasu się nie widzieliśmy. I słuchajcie, dostałam poszewkę jedwabną. Ja już mam jedną taką granatową, którą dostałam w jakiejś paczce PR-owej. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak mi się na niej śpi, bo jest bardzo, bardzo przyjemna. Więc dostałam teraz czarną i w zestawie mam jeszcze na oczy, żeby nic nie widzieć. No i tak po prostu wygląda poszewka, jaje, płucze, piórę po prostu ręcznie w umywalce i wszystko się fajnie sprawdza, więc... tak, to jest ten... no to jest ten dobry rozmiar. I dostałam, słuchajcie, jeszcze książkę, nad którą też się zastanawiałam, bo Alan dał inspo do prezentów. I to jest książka Grace Beverly, to jest Grace Fit UK. Ona jest założycielką Shreddy i Tali. Tak? Tala. I właśnie wydała książkę i słyszałam dobre opinie o niej, no i w sumie pomyślałam sobie, że fajnie byłoby ją przeczytać i tam właśnie kiedyś na wishliście dałam Alanowi, że chciałabym tą książkę, więc bardzo się cieszę, będę sobie czytać, no i też właśnie na początku chciałam tego tableta też do czytania. Ja wiem, że te czytniki są lepsze, ale chcę zobaczyć, czy w ogóle taki format mi podpasuje, więc też sobie sprawdzę, no ale nie wiem, jakoś mam tak, że jak mam książkę fizycznie, to jest mi tak fajniej. Więc jeszcze raz dziękuję za prezencik. Dobra, więc co teraz? Musisz Face ID skonfigurować. O, daj mi. Pokażę swoją twarz. Zaczynam. No, tak będę robić zdjęcia. O, nie będzie widać mi mojego pryszcza. No, dałam w twarz, no co? No nie wykrywa mi. Czyste usta. Ale mi się świeci ten. Co? Nie, świeci mi się trochę, bo jak się zastanawiać, co mi się świeci na tych pryszczach, to mam kwas salicylowy na tych wypryskach. Dalej. Więc tyle unboxingów. Odzywam się do was potem. A pieski dostały dzisiaj kostki. I są to te kostki z sytej michy. Ta jest akurat dla wybrednych i oni zdecydowanie najbardziej ją lubią. Zresztą to widać. I byli tak podekscytowani, jak zobaczyli, że dajemy im kostki, bo dawno właśnie żadnej nie dostali, przez to, że mają pootwieranych 20. No, ale są happy. Jesteś, Misiu, z tymi swoimi małymi, grubymi łapkami szczęśliwy? Chyba jesteś. O, a tu jest Maltuś. I Maltuś też sobie gryzie kosteczkę, tylko on w inny sposób. Nie chcesz się pokazywać? No, piękną masz kostkę. Dzisiaj jest dzień unboxingu, bo mam jeszcze jedną rzecz wam do pokazania, ale na wstępie ja wiem, że jest już druga połowa stycznia i ta choinka dalej stoi, ale nie mam kiedy jej rozebrać. Może dzisiaj mi się uda, chociaż nie wiem, ale korzystam po prostu jeszcze póki jeszcze jest i to fajnie wygląda, to powiedzmy. Nie widzicie, co to jest, ale to jest Jungle Boogie. I oglądałam właśnie w sobotę ich film, no i zobaczyłam, że jest tam pewne syngonium. I to jest syngonium, które chciałam już od dawna, kolekcjonerskie, i było za drogie. Ja po prostu, wiecie, jest taka kwota, którą jestem w stanie wydać. Ale w tym sobotnim filmie się pojawiło i nie było takie drogie. Ja już tutaj widzę te liście. I już po prostu nie mogę. To jest, słuchajcie, syngonium albo wariegata. Obczajcie te liście. Obczajcie to. Obczajcie. O ja.
Bardzo mi się podoba, że jest w ogóle takie strasznie gęste i to syngonium kosztowało 135 zł, a wcześniej zawsze było dużo, dużo droższe, więc bardzo się cieszę, że pojawiło się na stronie w ogóle ten liść. Chyba najpiękniejszy liść ever. Więc jestem mega zadowolona. Zaraz sobie znajdę gdzieś dla niego miejsce. W ogóle widzę, że chyba nawet jest przesadzone w dobre podłoże. Więc spoko. Nie będę musiała na razie przesadzać go pewnie dopiero na wiosnę, jak już będzie powoli te, wiecie, korzenie wychodzić. Dobra, wiecie co, porozsypuję wszędzie ziemię, ale chciałam tak na szybciutko pokazać moją kolejną roślinkę do kolekcji i kończę. Hejka, dzień dobry, ja właśnie skończyłam nagrywać test tego wszystkiego, co mam na twarzy i słuchajcie, dzisiaj jest wielki dzień, dlatego że dzisiaj jest premiera plecaków z Duck i tego beżowego, wracają te stare i te ze srebrnym okuciem, więc nie ukrywam, że jestem dzisiaj lekko zestresowana, może poddenerwowana nie, ale zestresowana tak, no bo zawsze przed taką premierą się stresuję, czy w ogóle ktoś będzie tym zainteresowany, czy wszystko pójdzie tak, jak powinno pójść, więc mam nadzieję, że tak będzie. Dzisiaj też wlatuje ten krótki filmik, o którym wam wcześniej we vlogu mówiłam i okazało się, że dobrze to zrobiłam. Więc bardzo się cieszę, że udało mi się to zrobić tak, jak zrobiłaby to osoba, która jest zatrudniona na takim... na takim stanowisku, o może tak, więc fajnie. No i w ogóle dzisiaj, słuchajcie, we Wrocławiu, nie wiem co się odwala, ale już były wszystkie możliwe pogody, była jedna wielka śnieżyca, później lało, potem znowu była śnieżyca, później pięknie świeciło słońce, teraz powiedzmy, że no jest zachmurzone niebo, ale śnieg dalej leży, więc pogoda sama chyba nie ogarnia, jaką mamy porę roku. No ale to nic. Udało mi się nagrać, co prawda trochę światło się zmieniało, ale myślę, że tam później w edycji to ogarnę. Co jeszcze? Wczoraj, słuchajcie, nad Polską, nad Wrocławiem bardzo mocno było widać Starlinki i po prostu aż to nagrałam na story i wrzuciłam tutaj, nie wiem czy to będzie widać, bo na żywo to było widać dużo, dużo bardziej i po prostu tak to fajnie wyglądało, bo znowu je wystrzelili. Ogólnie Starlinków w tym momencie jest bardzo dużo już w kosmosie, ale za każdym razem właśnie jak oni to wypuszczają i mamy w Polsce widoczność, bo nie zawsze to po prostu w Polsce widać, albo już na przykład widać jak są zbyt wysoko i to aż tak mocno nie rzuca się w oczy, ale wczoraj jaki był pokaz, to słuchajcie, nigdy wcześniej aż tak mocno ich nie widziałam. Dzisiaj znowu mają być widoczne, więc już sobie ustawiłam budzik, ale kurczę, są chmury, więc nie wiem, czy będzie coś widać. No ale wczoraj było pięknie, więc tyle z update'ów. W ogóle cieszę się, że dzisiaj nie idę na siłkę, bo tak mnie bary bolą. Właśnie ledwo trzymam ten aparat i już czuję, że właśnie musiałam zmienić rękę, bo to już mnie tak paliło. Ale też w ogóle, jeżeli chodzi o treningi, to w ostatnim czasie mam taką motywację, dlatego że na każdym treningu biję rekordy. Co prawda wychodzenie z siłowni nie idzie mi najlepiej, bo po prostu moje mięśnie już odmawiają jakiejkolwiek sprawności, ale to jest wtedy, wiecie, że trening był dobrze zrobiony. No ale też właśnie biorę kreatynę, więc to też troszeczkę potęguje to, że na każdym treningu jestem w stanie robić rekordy. Może nie, że przy każdym ćwiczeniu, chociaż wczoraj z 5 ćwiczeń to 3 pobiłam rekordy i to te takie główne, więc to bardzo mnie cieszy, bo to było unoszenie bioder, martwy ciąg i goblety. No ale dobra, to nie jest w sumie temat tego vloga, nie wiem czy to was interesuje jakkolwiek, ale ogólnie chciałam dać znać, że jest fajnie, że idzie dobrze, że wy też korzystacie z tych treningów i na siłowni i tych domowych, więc bardzo się cieszę. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to na Instagramie Fit Doncia wrzucam gotowe plany. Jeżeli chcecie zacząć chodzić na siłownię albo chcecie po prostu zacząć trenować w domu i nie wiecie jak, nie wiecie jakie ćwiczenia z czym połączyć, ile trenować, jak trenować, to wszystko macie tam na Instagramie już gotowe plany. Jeżeli chcecie, możecie zacząć od pierwszego tygodnia, jeżeli nie, możecie włączyć się w dowolnym momencie. Wszystko jest zapisane, więc tyle. Zaraz słuchajcie, robię live'a w sumie za minutę z plecakami, bo właśnie godzinę temu odbyła się premiera i widzę, że jesteście zainteresowani, że kupujecie, więc bardzo dziękuję jeszcze raz za zaufanie. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, jak je dostaniecie. No dużo osób na przykład kupuje już drugi plecak, co w ogóle mega mnie cieszy i bardzo, bardzo za to dziękuję. Więc jak widać, jesteście zadowoleni, więc ja się bardzo cieszę. W ogóle, wiecie co, ja robię tak często live, a jakoś dzisiaj jestem zestresowana. Nie wiem w sumie czemu. No dobra. Ustawienie. Kamera.
Światło. No, wszystko jest dobra, lecimy. Hejka! W ogóle jest mi tak dziwnie robić live'a o tej godzinie, bo zazwyczaj robię live rano, więc też jestem ciekawa, ile was będzie. Hejka, 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 dobra, poczekam, aż wszyscy dojdziecie. Powiedziałabym, że na żywo, no i widzicie, i znów się zmieniają te kolory. Na żywo on jest cieplejszy, troszeczkę. Na stronie, tak jak chcecie zobaczyć jakie konkretne kolory, to na stronie, bo też jak robiłam te zdjęcia, to skupiałam się na tym, żeby kolorystycznie było jak najbliżej. Już zamówione, bardzo się cieszę, gratuluję, dziękuję, dziękuję. Bo ten czekoladowy, on jest taki ciemny i... Czekajcie, to jest czarny, a nie, no dobrze, przy czarnym chcę wam pokazać. O, widzicie, przy czarnym, no to widać różnicę. Witam was w piątek, ja w sumie zaraz zbieram się do już montowania do końca vloga. Ale chciałam wam powiedzieć tak, po pierwsze, przyszedł mi ten case na tableta. To jest ten taki no już go uwaliłam, no brawo ja. To jest ten taki najpopularniejszy na Amazonie i on kosztował coś około 80 zł. I on wygląda tak, że to po prostu sobie otwieracie, też z tymi paznokciami to mi tak ciężko. I tu macie miejsce na rysik, no i tutaj... Już normalnie jest tablet. On jest taki słabo chroniony, ale przez to, że jest taki cienki, to po prostu wygodnie się na nim pisze. I też właśnie jeżeli chodzi o tą apkę, gdyby ktoś był zainteresowany, poczekajcie, wyjdę z tego, to ściągnęłam sobie, to znaczy ściągnęłam, kupiłam, na, bo to się płaci jednorazowo 35 zł. I ta apka nazywa się Good Notes. O, tu jest ta apka. I ona jest najfajniejsza z tych, które sprawdzałam, bo oglądałam recenzję na YouTubie i ta mi najbardziej odpowiadała, dlatego że tutaj możecie sobie tak naprawdę zrobić... Zakryję może to, czego jeszcze nie możecie zobaczyć, ale to wygląda tak, że tworzycie sobie tutaj właśnie swoje foldery. Macie te foldery i potem wchodząc w nie macie już pojedyncze zeszyty. Oczywiście możecie mieć tutaj wszystko, ale jeżeli właśnie zależy wam na takiej mocnej segregacji, no to to jest super, bo właśnie ja sobie zrobiłam na razie ten zeszyt TikTok i tutaj sobie wypisałam, o, w takie, po prostu wzięłam sobie taką notatkę a la to do listę, tygodniowy rozkład TikToków i... w ten sposób widzę wszystko, co mam w planach, co muszę zrobić. Chcę mieć jeszcze osobny na następnej stronie po prostu całą listę moich pomysłów na TikToki i będzie też właśnie zeszyt YouTube, będzie zeszyt Instagram i tam w tym wszystkim będą moje pomysły na filmy, jakie kosmetyki muszę kupić i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli chodzi o kalendarz, to też po prostu na razie mam tutaj taką to-do listę i to tyle. Mogę wam pokazać, o dobra, na razie sobie zapisałam dwie rzeczy, więc też tutaj mam to do listę, to jest akurat na sobotę i dwie rzeczy sobie już wpisałam i później jak to zrobię, to tu po prostu mogę odhaczyć i to bardzo mi się podoba, też bardzo przyjemnie tym rysikiem się po tym pisze, więc jestem zadowolona, będę z tego korzystać i właśnie ta aplikacja najbardziej mi odpowiadała. Myślę, że za jakiś czas, jeżeli będziecie zainteresowani, mogę wam coś więcej o tym powiedzieć, ale też pasuje mi to, że zapłaciłam 30 parę złotych i mam już dostęp cały czas, czyli to nie jest coś, że płacę na przykład co miesiąc 30 zł albo co rok 30 zł, tylko to jest po prostu jedno wykupienie i już mam przez cały czas, więc podoba mi się, jestem zadowolona z zakupu na razie, więc zobaczymy, jak będzie dalej. To jest to piękne ustawienie aparatu. No ale dobra, wracając do rzeczy, jesteśmy w łazience, dlatego że chciałabym przykleić te lampki. I co ja chcę zrobić? Słuchajcie, chcę wziąć te lampki. Ciężko mi jest tutaj to wszystko jakoś ustawić dobrze, ale chciałabym je przykleić tutaj tak od dołu. I zobaczymy, czy mi się to uda. Na ruch, tak? Mhm. Do stopą machać kuzynku i mi się zapali. Mhm. Dobra, już zrobione, szybko nam poszło i to bardzo delikatnie świeci, ale myślę, że w nocy super. Jeżeli na przykład macie jakieś szafki w kuchni, gdzie chcielibyście dać, to myślę, że to też byłoby fajne, bo to działa na ruch,
Chociaż teraz cały czas się świeci, muszę tam coś poklikać, żeby tak było. No bo jak zapalę światło, no to tego tak naprawdę no w ogóle nie widać. Ale myślę, że fajnie. Dobra, to ja już będę kończyć. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Bardzo dziękuję za oglądanie. No i oczywiście widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia. Pa!